Jedna ryga, by Bałtykiem rządzić. Jedna ryga, by ligę handlową spętać. Jedna ryga, by orków przepędzać. No, witam imperialistów, tutaj Lukas. Konkurs Enebon dobiegł końca, oto zwycięzcy, sprawdźcie swoje maile. Tak, naprawdę, ta prowincja, Ryga, jest obecnie najpotężniejszą prowincją na świecie. A to wszystko dzięki misjom, które właśnie Ryga dostała. Spójrzcie na to, jeżeli nie posiadamy więcej niż 5 prowincji, dostajemy następujące bonusy. One są naprawdę przepotężne. Ogólnie jest tu bardzo dużo ciekawych misji, które zobaczycie sobie w ramach tej rozgrywki. Dodatkowo możemy jeszcze stworzyć takie dwa państwa pomyślane pod kolonizację, Kurlandię oraz Livonię. Jeżeli któryś z nich chcielibyście zobaczyć w dalszej kampanii, w drugim odcinku, zostawcie 1500 łapek, dajcie mi znać w komentarzu i wtedy taki odcinek przygotuję. Ale wiecie, musicie mnie przekonać, bo ja naprawdę nie przepadam za kolonizacją. Nasza pozycja polityczna jest następująca. Ryga startuje jako człowiek Ligi Hanzatyckiej i w sumie jest to nam na plus. I żeby wykonać jedną z dalszych naszych misji, musimy poprawiać właśnie relacje z Lubeką. Co też robię. Mamy też możliwość skontaktowania się z cesarzem i dołączenia do Imperium Świętego Romana. Więc poprawiam relacje z cesarzem. Mamy też możliwość założenia ambasady u papieża, więc kolejnym krajem, z którym poprawiam relacje, to słusznie się domyślacie, papież. Ale też musimy zobaczyć, co się wydarzy z Polską i z Litwą w najbliższym czasie, bo tego naprawdę sporo zależy. Naszym jedynym rywalem jest Livonian Order, więc bierzemy go na rywala, mimo iż możemy też zawrzeć z nim sojusz, ale raczej nie warto tego robić. A to dlatego, że nasze dwie dalsze misje wymagają tego, żeby mieć zakon inflancki na wasalu oraz zakon krzyżacki na wasalu. Czyli tak, będzie wojna. Mamy formę rządów, jesteśmy teokracją, Clericaic State, czyli takim trochę mniej militarną teokracją. Mamy też beznadziejnego biskupa, ale teraz patrzę, wiek tego beznadziejnego władcy jest nieznany, czyli jest losowy. Bo na grze testowej miał u mnie 71 lat, więc trzymajmy kciuki, niech nasz tutaj arcybiszop Heinrich umrze szybko. Ale tak czy siak, no na razie armia w dół, forty w dół i flota w dół. Żartuję, flotę wysyłamy, żeby polowała na piratów, bo teraz ich mamy obok, pamiętajcie o tym. Jej, małe losowanko. Dosłownie, możemy wylosować sobie jakiegoś Eira spośród tych. I weźmy na przykład Local Preachera. Całkiem niezły, Johan, zostajesz. Stany, no to oczywiście na początku odebrałem ziemię i zapomniałem wszystko inne porobić. Jeżeli idzie o szlachtę, bierzemy supremację oraz ogólny bonus. Claire, zdecydowanie na pewno chcemy dyplomację oraz może bonus za budowanie kościołów, przecież chociaż jeden zbudujemy. A u mieszczan, szczerze mówiąc, nic. Bo musimy wykonać tą misję. Potrzebujemy 30 ziemi koronnej, aby żeby wpływy mieszczan były poniżej 50 punktów. A widzę, że też mamy koniki, więc je rozwiążmy. Totalnie będą bezużyteczne dla nas. No bo zobaczcie, 3 pipsy, 2 pipsy. Totalnie bezużyteczne. Bierzemy to. Nastawienie wobec zakonu krzyżackiego ustawiamy, że jest dla nas zagrożeniem. Wtedy, dlatego że Polska ma ich na rywalu, jest całkiem możliwe, że weźmie nas pod swoją protekcję, albo chociaż tu się pojawi serduszko. Misji z dołączeniem do Imperium nie róbmy za szybko, bo wtedy stracimy jednego dyplomatę. Chyba że zobaczycie armię livońskie przy waszej granicy. Wtedy dołączajcie jak najszybciej. Nabijamy 15 poziom developmentu. No i tak jak mówiłem, stała się rzecz bardzo ważna, czyli Polska zdecydowała, czy chce Unię, czy jej jednak nie chce. I w tym wypadku odrzuciła. Nie wiem jak u was, ale dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, jak często Polska u was bierze Unię. U mnie na wszystkie rozgrywki miała chyba tylko jeden raz, kiedy ja ją wybrałem. Mamy 150 relacji z Lubeką, więc przenieśmy tutaj na chwilę kupca, na przykład z Krakowa. Connection with the Hansa, czyli tak, misja wysłana, dostaliśmy punkty i siłę handlu zwiększyliśmy. Następnie musimy mieć większy udział w Bałtyku. Mamy to, łapiemy sojusz z Polską, udało się. I teraz poluję na sojusz z Litwą. Aha, sojusz z Danią. No to będzie wesoło. No nieważne, czas nawiązać relacje z cesarzem i możemy albo dołączyć do Imperium, albo dostać 10 prestiżu, więc dołączamy i niestety tracimy jednego dyplomatę. Widzicie? Jest tylko dwóch, więc niech jeszcze jeden nasz wolny gromadzi nam punkty przysług u Polski, żeby mieć te 10 jak najszybciej. Pomalutku też zwiększam wojsko do limitu, czyli do 7000. Odbierzmy ziemię i przyszykujmy się na bunty. Chyba tylko jeden naraz mogą być, nie? Tak, ale je rozbijamy bez większego problemu i to pozwala nam wykonać naprawdę dobrą misję. Zobaczcie te słodkie zielone bonusy, już wszystko mamy tutaj zwiększone o 25%. Dostajemy 20 devotion oraz kardynała. Tak, właśnie pomyliłem devotion z wpływami papieskimi. I katedrę dostałem w Rydze.
bardzo przyjemnie. Czekam, żeby wybuchła wojna o niepodległość Szwecji. Wtedy zakon zostanie w nią zamieszany. Będę mógł raczej łatwo Liwonię podbić dla siebie. Dlatego jeszcze nie klikam tej misji. Oj, jeszcze nie. Nice! Dostajemy jeszcze do kolejne 10% morale. A i co oczywiście teraz już możemy rozdać, to punkty. Głównie dyplomatyczne oraz militarne na starcie, żeby się nie wyzerować z autonomii całej. Mamy stabilność zwiększoną, więc mogę też już dodać tańszych doradców na przyszłość. Dosłownie wszędzie. Oczywiście umieszczać chcemy statki dodatkowo mieć oraz prestiż. Och, come on. Litwa weszła w ten sojusz tutaj. Raczej będę chciał dodewować jak najbardziej naszą prowincję przed wojną. Korzystajmy to, że mamy jednak minusy, ale i plusy. No niedoczekanie moje, no nie będzie tego tej wojny domowej. Pierwsza reforma naszego rządu to raczej pójdziemy w dodatkowego handlarza. Dla nas to będzie super ważne. Pozwoli mi to z powrotem przesyłać. Jednocześnie mając naszego handlarza w Lubece, ewentualnie weźmy z Lubeki, przenieśmy na Bałtyk handlarza. Chciałem już kliknąć tą misję, ale widzę, że wcześniej wypadałoby wykonać papieską ambasadę. Co w zasadzie właśnie robię. A to chyba nie ma znaczenia, co wezmę w takim razie, zobaczcie. Ale wysyłajmy do papieża. Potrzebuję 3% w rydze, 3%. Markantylizm. To markantylizm wydaje te 100 punktów, trudno. Lol, mamy renesans za jednego dukata. Nice, mamy 3% i mega tańszego doradcę. Bardzo mnie to cieszy. O, tego pana. I płacę za dwójkowego jak za jedynkowego. Niesamowite. No ale mnie obchodzi jednak tutaj dominacja handlu bałtyckiego, co też właśnie robimy. I religia jako biznes. Mimo iż wiara była zawsze siłą napędową naszego rządu, jest oczywiste, że nasze społeczeństwo ma bardzo plutokratyczną naturę. Kupcy wszystkich stanów sprzedają krucyfiksy, sprzedają rzeczy błogosławione przez samego Pana oraz oczywiście odpusty. Religia to biznes, biznes, z którego możemy czerpać korzyści, jeśli odpowiednio go skomercjalizujemy. I chyba dostaje nową formę rządów błogosławionej plutokracji. Weźmy to, czemu nie? Będę mógł sprzedawać odpusty i działamy jak plutokracja. Proste. Jest, mamy połączenie teokracji i plutokracji. Mamy stany. Wow! Dodatkowe moralki. O tak. Polska wreszcie zakończyła swoją wojnę z Mołdawią, na którą czekałem, więc zaatakujmy zakon krzyżacki. A, nie mam Cassius Belli. Niech rośnie nam obrona naszego miasta, proszę państwa. I to nam daje teraz roszczenia do zakonu krzyżackiego oraz do Liwonii. Sprzedajmy odpusty i odpust mogę sprzedać Polsce. Ale ja używam 50 wpływów papieskich? To raczej na razie nie. Okej, weźmy jeszcze przed wypowiedzeniem wojny, zrekrutujmy darmową kompanię oraz nowogrodzką kompanię, bo ma naprawdę niezłego generała do oblogiania. No to atakujemy i z tego co widzę nie mogę wezwać osobno z Livonian Orderu, trudno, ale mniejsza szansa, że stracę te terytoria na rzecz, nie wiem, Danii i tak dalej. Zajmijmy się zakonem w pierwszej kolejności. Wykupmy też koniecznie zwiększone moralki i ta wojna to jest totalny overkill tych dwóch zakonów, więc w zasadzie kto pierwszy oblegnie, ten lepszy. Oby Marienburg poszedł do nas. Oby poszedł do nas. Aha! No to poprawiamy relacje. Bardzo szybko. White Peace z Liwonią. Niesamowicie ciekawa wojna, w której patrzę na proces oblegania tego fortu. Czy padnie w tym momencie? O, niestety nie, ale zobaczcie, to znowu się rozpędza. I znowu leci, znowu jest. Zaraz dojdzie, proszę państwa. Oj, niestety nie daliśmy. Kolejna reforma i powiem szczerze, w ogóle nie kojarzę tych reform. Czyżby nasza błogosławiona plutokracja miała inne reformy? To ja sobie wezmę tańszych doradców. What? Ale co ta Rosja robi? Nie! Cholera, tu był Psków, nie Nowogród. Oh my god, to mnie zaboli. To zaboli. I to bardzo. Poczekałem do grudnia, żeby zawrzeć pokój, co też robię. Pamiętajcie, że zawsze w styczniu spada nam trochę agresywna ekspansja i staram się bardzo szybko poprawiać teraz relacje, żeby właśnie nam się koalicja potencjalna nie zawiązała, nie? Więc zakon został zdobyty. Dobyty. I zabijam ich i stają się naszymi historycznymi przyjaciółmi, co powoduje, że są mega lojalni. Super sprawa. A Liwonię zaatakujemy za chwilę i będziemy toczyli wojnę o jej odbicie z Moskwą.
za jakiś czas. Weźmy dodatkowy bonus do walki na terenie jak nasza stolica, bo będziemy walczyli z Moskwą i coś mam wrażenie, że będę walczył na mojej stolicy. Pójdziemy też w nasze idee w plutokrację oraz influence ideas, żeby skorzystać z bonusu Vassal Force Meet Contribution, który występuje zarówno w influence ideas oraz w polityce, którą dostaniemy za ich połączenie. Dobra, to będzie dziwne, ale to spróbuję zrobić normalnie. Spróbujemy to zrobić. Zrywamy sojusz z Litwą, bo pokażę wam troszeczkę inny styl grania i bierzemy sojusz z Moskwą. I to, co teraz chcemy robić, to curry favor z Moskwą. Ej, powiem wam, że nawet już zarabiamy całkiem nieźle. 9 golda, niech moje wojsko się trenuje cały czas. Chociaż też zrobimy do maksa naszą armię, żeby profesjonalizm nam rósł. I spróbuję jakoś pokojowo zwasalizować Livonian Order. Ja nie mogę, ja zwiększyłem sobie już doradców teraz, żeby więcej punktów dostawać. Masakra. Wow, Burgundia tym razem poszła do Austrii. Niebywałe. Wreszcie misja na rozwój mojego miasta. I ona daje nam następujące bonusy, które widzicie, dopóki nie przekroczymy 5 prowincji. 6 prowincja wyłącza nam te bonusy, one są po prostu gigantyczne. Jak widzicie, budynki pobudowane, no 40 poziom developmentu mam w sumie, skoro tam dużo dostaję deva. Jeszcze coś tutaj sobie poddewa. Możemy mieć taki 40 i lecimy z tymi bonusami. Miasto rozwinięte i w zasadzie mamy 51 punktów developmentu w 76. Wow! No jak mówię, te bonusy tracimy w momencie, kiedy posiadamy więcej niż 5 prowincji, więc warto sobie wybrać naprawdę poszczególne prowincje, nie wiem, z monumentami, żeby je rozwinąć, na przykład ten tutaj monument, czy nie wiem, Malbork, czy jakieś ważniejsze monumenty oczywiście. O, albo ten w Holandii mega monument byłby mocny, albo tutaj w Anglii. I może też tak zrobię, albo jeżeli chcemy grać pod flotę, no to wiecie, monument w Sielandzie też mega OP. Tańsza dyscyplina, oczywiście. I to nam daje ekonomia nasza, nagle 18 golda zarabiam na jednej prowincji. Wojska możemy mieć 33 tysiące, ludzie. Przecież to są jakieś chore liczby, 23 tysiące manpowera. Flotę mogę mieć 37 okrętów, mega mocne wszystko. I wiecie, to jest moment taki, w którym, nie wiem, na przykład teraz wasalizacja tego kraju jest bardzo łatwa. Wystarczy teraz poprawić z nim relacje, bo mamy taką przewagę ekonomiczną nad nim. No to jest masakra. I wiecie, ja sobie odkupię te wszystkie ziemie od Moskwy za chwilę. A weźmy jeszcze bonus do tego, że kościoły i katedry dają mi jeszcze więcej taksa, no. Bo nie wiem, czy jest tutaj jakaś lepsza reforma? No dobra, technologia może byłaby być lepsza. I bonus do kurii. Ale 18 golda z taksa mam. Niesamowicie mocne. Livonia staje się naszym wasalem. W sumie potrzebuje sojuszu z papieżem. Więc też go zawieram. Też bardzo nie mam co się zastanawiać. No pieniądze wydajmy na ulepszenie naszych doradców do 3., 4. poziomu i sprzedajmy odpust Lubecy. Jedyny kraj, któremu mogę to zrobić obecnie za ich 3-miesięczny income. Kosztuje mi to naprawdę sporo, więc w sumie trzeba wybierać dość rozsądnie te kraje. Nie wiem, z pozostałymi Szwecja się uwolniła. Poprawmy relacje też z nią. Co prawda nie będziemy zawierali z sojuszu, ale może też jej coś sprzedamy, nie? Jakiś odpust. Też nie ukrywam, moim zdaniem trochę za drogie te odpusty są. 40 inkoma na jednej prowincji. Ludzie, czy wy to widzicie? I teraz muszę jeszcze odkupić 2 prowincje od Moskwy. Trochę mi z tym zejdzie. No chyba, że wojnę z nimi stoczyć. Nie. Zróbmy to pokojowo. Liczba modyfikatorów tutaj to jest jakaś masakra w tej prowincji. Okej, widzę, że tu też mamy modyfikator, który wpływa od siły wojskowej, więc rozbuduję o piechotę sobie. 40% udziału w jednym miastem. Chociaż nie, bo jeszcze zakon mi pewnie przesyła. Tak, ustawiłem to. W sumie Livonii też to ustawię. Tak jak mówiłem, kolejne rozwinięcie to wezmę Influence Ideas. Nie jestem w 100% pewien, że to jest właściwe rozwinięcie, więc na przykład jak u siebie robiliście i mieliście inne efekty, dajcie mi znać w komentarzu, że mogłem coś zrobić inaczej. Mocno też bym się na przykład zastanawiał tutaj nad handlowymi i defensywnymi ideami, bo one bardzo zwiększają siłę handlu inland, że tak powiem, czyli inland to jest na przykład handel, o, kijowski, ten tutaj. Ale tak po prostu myślę, że tak czy siak mamy tutaj Liberty Desire, koszty anektowania mniejsze, więcej relacji, Atlantic Reputation, bonus, jaki dostajemy za wasali, również nam rośnie, czyli no w sumie niedużo, ale zawsze coś. Doktrynę morską to zdecydowanie lecimy pod siłę handlową naszych okrętów. I tutaj, jeżeli chcecie sprzedawać te odpusty, że tak powiem, oglądałem odcinek social streamer, i
Koleś nie wiedział, że może sprzedawać przez właśnie panel boczny, który jest o tutaj, wchodzicie w dyplomację, zakładka wszystkich wpływów i o, macie offer in the Gulens. Macie dyplomatę, możecie sprzedawać, no i takiej kastylii za 3 miesięczne ich income dajemy. Sporo pieniążków, bardzo lubimy. Rozbudujmy nasz port. Kolejny odpust leci do Austrii. No come on! I miesiąc później Austria odziedziczyła Burgundię. Wiecie, ile więcej mogłem mieć pieniędzy teraz? Ciekawe, czemu ja mam takie Cassius Belli na ten kraj? W sumie niegłupim pomysłem będzie przecież rozbudowanie budynków u moich wasali, nie? I okej, mamy 44 punkty, potrzebuję zwrócić od Rosji takie prowincje jak Rewal i Pernow. Rewal kosztuje 30 punktów, poproszę. Okej, to może jednak nie. Dobra, o tą prowincję Moskwa nie jest wściekła. Ten cesarz jakimś grzesznikiem jest, co chwilę mu sprzedaje jednak odpusty. 150 golda, no czyli 60 golda poprzednio straciłem. I to był nasz piąty odpust i dzięki temu, o, mamy dobrze u papieża. Ha, jeszcze o tobie zapomniałem. O inwestycjach, nice. Odzyskaliśmy Rewal, tym razem Moskwa nas z jakimś cudem nie nienawidzi. Więc mamy to poddaństwo Liwonii i musimy odebrać jeszcze więcej ziem. O nie, dobra, pokojowo to będzie troszeczkę za długo. Weźmy sojusz, nie wiem, ze Szwedami. Może nam pomogą w wojnach z Moskwą później. Co prawda mają sojusz, ale zaraz go zerwiemy. Ej, czy mi się zdaje, czy mam po prostu Cassius Belli religijne przeciwko wszystkim inowiercom w mojej grupie? Heretykom, przepraszam. No, teraz widzę, że to był błąd. Trzeba było jednak może polecieć szybko. Moskwa jest za dużym krajem, żeby w ten sposób oni odbierać ziemię. A my jesteśmy za małym mimo wszystko. Piątkowy doradca, masakra. Łącznie 10 punktów dostaje. Więcej. Fajnie. Dodatkowo buduję regiment kampy u zakonu. Zobaczymy, czy co jakoś wpłynie na mój limit wojska. Cesarz austriacki to jest prawdziwy grzesznik. No, sprzedaję mu co chwila to. I powiem wam, nie jest źle. No, zobaczcie, mam szansę wygrać tą wojnę. To lecimy. Ustawmy moim wasalom, żeby dołączyli do tej małej armii najemnej, którą tutaj mam. Spalmy zdobytą fortecę i lećmy dalej. Okej, mam większe morale i dyscyplinkę. Fajnie. Dobra, cofamy się z tej bitwy, bo nie ma sensu jej tączyć. Ale zobaczcie, mam większy armię od przeciwnika. Zajmiemy Nowogród, który padł praktycznie od razu. O tak. A nie ma nic lepszego niż dorwanie bez generała armii. O i tu kolejna. O! Dorwać ich! Dorwać! Co za rzeź. To jest po prostu rzeź. Czujecie to jednoprowincjonalne państwo. Rozwala właśnie Moskwę. Czuję się kurka. Nie, to byłoby za mocne to, co chciałem powiedzieć, ale to jest naprawdę niezłe porównanie. Wszyscy wiedzą, co chciałem powiedzieć. Ale to jest za mocne. Kurde, nie mogę! Jedna prowincja! Co tu się dzieje? Dobra, cały czas poluję. Jest! Kolejne rozbicie armii. I zobaczcie tutaj kolejna szesnastka. Lecicie! Ja! Ej, i właśnie, to jest pytanie do osób, które są, ja ich nazywam Excelami, które po prostu w sposób, wiecie, Excelowy rozgryzają tą grę. Ja do nich nie należę, bo uważam, że nie jestem. Jak działa teraz wojsko? W jakie statystyki inwestować? Ewentualnie polećcie mi, kogo mogę obejrzeć, żeby mi to wytłumaczył. Dobra, doszliśmy pod Moskwę. Proszę, mozaik jest oblegany. Moskwa też. Ja! Tu na Marienburg. Dajecie, w Tucholi też ich dorwiemy. Ale jak to coś pod Rygą? Jeszcze sobie podbiłem, bo wykupiłem teraz za punkty błogosławieństwo moich armii. O! Jaka rzeź! Jep. Nowogród. I chyba Nowogród będzie naszym nowym wasalem. Bo go nie widzę. Aha! I bierzemy naprawdę sporo ziemi. Wypuścimy sobie tutaj Nowogród. Pięknie, 32 tysiące do 103 tysięcy zabitych. Rzeźnia. Ej, ja muszę coś zrobić. Rozwiązać jakieś... Aha! Ja muszę teraz rozwiązać sprawę arcybiskup w Liwonii. Okej. No to kupmy to. Stać nas przecież. Ile? Ej, nie spodziewałem się tego. 2500 golda? Au. A jedyne 15 pożyczek. Mhm. No ale dzięki temu możemy ogłosić koniec Konfederacji i zostało nam podbić resztę terytoriów bałtyckich. Dla nas 64 dewa w prowincji. Przecież to jest jakaś rzeźnia totalna. Wyjdźmy z ligi handlowej. Naprawdę 69. I stwórzmy własną ligę handlową. Na przykład z Gotlandią. What? Reichstag jest u nas. Na zawsze mogę zaprosić do ligi handlowej. Okej. Czemużby nie? Dominacja handlowa, super, bierzemy to. I dzięki temu mogę rozwiązać ligę handlową Hanzy. Hanza płonie, chyba. Albo ją właśnie przejąłem.
przyjąłem tą ligę! Oh my god! I to ona jest moja! Czyli mamy ligę handlową Rygi, proszę państwa. I do końca gry takie potężne bonusy handlowe. Ja muszę kolejne idee brać handlowe również. I zapraszam Lubekę do naszej ligi handlowej. Ale to jest śmieszne. Proszę państwa, ja mam 10 krajów w lidze handlowej. No to jest jakaś masakra. 80 golda inkomu. Jedna prowincja. Czy wy to czujecie? 77% handlu na Bałtyku. Wow. Hehehe. Zróbmy sobie 69% developmentu. Małe zboczusie. No i teraz tak. No trzeba byłoby zdecydować, który kraj będę robił. Kurlandii albo Liwonie. No i następnie trzeba byłoby zdecydować, jak dostajemy się do nowego świata. Bo to nie będzie prosta droga. No i też to nam podpowiada, jakie idee kolejne będę najprawdopodobniej wybierał. Że będą to ekspansyjne oraz eksploracyjne. Ewentualnie gdzieś tam handlowe. A tutaj, jak mówiłem, dajcie znać, czy w ogóle chcecie taką serię, pamiętajcie o łapeczkach. A tymczasem zapraszam was do tego odcinka z bardzo potężnej i nietypowej teokracji, która staje się hordą.